Ciema, was Smakos i. hm. taki pierwszy z moich update build logów, tak zwanych. Będziemy dzisiaj updateować. Stabilizacja obrazu wspaniała. Będziemy updateować dzisiaj. Nie moje monstrum tutaj, tylko będziemy updateować nas. Upgrade robić mały. Muszę na do niego dostać najpierw. z ten pierdolnik w pokoju, ale. Pracując praktycznie dziennie, no ciężko jest znaleźć, to to jest mój nas. Może uda mi się trochę to odsłonić, to jest sobie na parapecie. Znaczy, Powiedzmy, że te Fire Pro i Noktuły na nim to tak trochę tu kurwa nie pasują, ale nieważne. Um, Note 304, w nim jest nas. Um, w już jest wyłączony, bo przygotowuję go do odpięcia. No ale zaraz go odepniemy i pokażę, wam, co w środku jest. No dobra, wracając do całej zabawy. Hmm. Mówiłem Fractal Design Node 304. <laughs> jest trochę brudny, że trochę bardzo brudny. ale 40 dni chodził non stop. Ło, trochę się zakurzyło. Nie wiem czy jedną ręką uda mi się to zdjąć, powiem szczerze jest to odkręcone, ale... Ach. Ciężka sprawa. Cholera, jasna. Dobra. No dobra, zdjęte. Więc tak jak widzicie, to to jest cały naz. W teorii to powinny być cztery dyski, są trzy, bo jeden wyjąłem swego czasu. wd i jeden jakiś Seagate Barakuda tutaj powinien być. Ale cały upgrade, jaki będziemy robić, będziemy wymieniać tą płytę na dole. Z... Dla osób ciekawych, co to jest? Jest to. Um... Tutaj potem jest proces, że tak trzyma takie getto mocowanie trochę jest. No, w sumie trzyma się nawet nieźle. Um... To, to jest płyta zintegrowana ASROKA CM coś, ale. Ma ona zintegrowany dwurdzeniowy 1GHz AMD Orion coś tam. Wspaniała płyta. Mazda 3. Widzicie. O, no w ogóle może sobie opowiemy co to jest. Mam tutaj mm, 8 GB w dwóch kościach. Zamieni tak coś takiego. Um, na dole jest. Nie wiem czy widzicie. Najdroższą częścią chyba całego tego pierdolnika jest modularny zasilacz Seasonic FL-2 Funless 500 coś 530 watów Sam ten zasilacz kosztuje w granicach w tym 700 zł ja dałem w granicach 560 um, Plus jest taki, że 100% jest platyna Czyli 80 platną I praktycznie w ogóle się nie nagrzewa, Znaczy wyłączyłem go Jakieś 10 minut temu I cały ten pierdolnik jest No tak naprawdę już teraz nie jest w ogóle nagrzany Mamy fraktala z przodu, z, z tyłu, z przodu. O, no i mówię, cały pomysł jest taki, że będziemy to wymienimy, um, wymienimy to na płytę, która jest tutaj, um, na no troszeczkę coś mocniejszego, ponieważ chciał wiemy na tym odpalać. Więc y, to jest y, FM1 socket i to jest z fokusu się widzicie. Nie wiem, czy to wiesz, no ale to jest A300. A3650K. Um, no i w zasadzie po prostu lepszą płytą. No, jest troszeczkę szybsza, będziemy mogli tu wiemy na tym odpalać. Gdzie na tym nie za bardzo, ale ta płyta też ma swoje, będzie miała swoje zastosowanie, bo zostanie włożona. O, to jest numer płyty. Aby tutaj był ciekawy. Um, zostanie ona włożona. Prawdopodobnie do komputera rodziców mojej dziewczyny, który służy do oglądania, no taki stream i oglądanie filmów, więc świat i ludzie z Windowsem 8 na tym. będziemy później przekładać, pokażę Wam o co chodzi, bo ten komputer jest absolutnie straszny. No dobra, wezmę się z wymontowaniem tego i zobaczymy się później. Hmm, tak w ogóle wracając do naszego upgrade'u tutaj, chcę Wam pokazać czemu powinno się jak widzicie to czemu powinno używać się filtrów jak widzicie ten cały syf został na dust filtre które są tutaj są które delikatnie potem zdejmę i przedmucham, a nawet można je przepłukać jak ktoś bardzo chce i praktycznie tylko zobaczcie tyci zostało tutaj cały system jest praktycznie czysty w środku to jest tak w ogóle Pokażę wam, jak działa przepływ powietrza. Czyli przepływ powietrza działa tak. Powietrze wciąga się od tutaj od dołu i od góry, jak to jest założone. Przychodzi tędy. I tutaj teraz w grę wchodzi mój zasilacz, który był specjalnie wybrany. Ten zasilacz oddaje ciepło do góry. Na tym są dyski. Um, ale te dyski się nie grzeją, bo powietrze cały czas przepływa przez nie. To jest praktycznie jak w serwerze. Jest dokładnie układ tak zwany rakowy serwerowy, gdzie przepływa powietrze przez przyciąga ciepłe powietrze stąd i wydmuchuje się z tyłu, tędy. Więc, jak dla mnie jest to idealna, jedna z najlepszych obudów na nas, jaką możesz sobie wymyślić, jeśli nie chcesz robić sobie serwera rakowego. Um, ten sam sposób zastosował, gdybym tutaj był wiatrak, zrobiłbym dokładnie tak samo, też wiatrakiem do góry, żeby wyciągał powietrze i wydmuchiło go stąd, bo w obudowie jest tutaj miejsce. Ale że nie mam takiego zasilacza i wybrałem zasilacz Funless, no to tak właśnie wygląda opcja. No dobra, poczyszczę to trochę. Widzimy się za jakiś czas. Mm. No dobra, słuchajcie. Natrafiłem na jeden na problem o nim zaraz. Nawet chciałem pokazać starą płytę. Stara płyta z tym getta zamontowaną noktułą, ale sprawdzić to całkiem nieźle. No, jest nowa płyta. I teraz problem pojawił się z tym. Bo mówię, eh, tam. Po co mi? Stokowe chłodzenie, które tutaj było, którego nawet z roboty nie wziąłem, wy tam, chłodzenie. Stokowe jest dla plepsów. Założymy sobie tego cooler Mastera. No i kurde, tu się okazał pewien problem. A sam wytłumaczę czemu. Ponieważ płyta, żeby zamontować to po ludzku, tak jak przewiduje, widzicie, może go możesz go zamontować tylko w ten sposób. Tyle, że problem polega na tym, że jest to totalnie z dupy, jeśli chodzi o RAM i o. Um, tutaj będzie po prostu to naginać RAM To już jest inna sprawa Znaczy coś można z tym zrobić Problem polega na tym, że to się po prostu fizycznie Tutaj nie zmieści A nawet jeśli to zmieszczę To będę musiał wyjąć wiatrak i przesunąć go na drugą stronę A druga sprawa to konektory od Mówię mniej więcej tak i będzie Konektory będą uderzać w dyski Tu gdzie jest moja ręka więc no, niestety, ale muszę to zamontować w ten sposób. Poza tym chciałem na to nie zakładać wiatraka i chciałem to zrobić w ten sposób, żeby było tak, że po prostu był fanless i ten wiatrak cały ciąg powietrza będzie to chłodził. Hmm. Więc będziemy musieli wymyślić jakieś getto mocowanie tego. Już się zaczynam bać. Mały protip przy nakładaniu pasty. Jak nakładacie pastę, jak to mi się uda, jeśli się ja nakładam w ten sposób, że robię, o, mniej więcej taką kropkę na środku I to jest, jeszcze trochę wypływając, 100% wystarczające na cały ten procesor Pamiętacie jak mówiłem o mocowaniu bardzo typu getto? Tego wiatraka, no to chyba, znaczy bardziej kulera, no chyba bardziej getto niż to już nie może być Ale trzyma się, jest w porządku Myślę, że tym bardziej ten proces nie będzie chodził w jakimś dużym obciążeniu, praktycznie cały czas idle, a jeśli będzie nawet na tym chodził, to nie będzie go wykorzystywał na tyle, żeby to się spieprzyło, więc myślę, że patent jest wspaniały. Niech Circuit Master nie pomyślał o mocowaniu bocznym, więc cóż, a tym bardziej, że nie będzie to wisie, tylko stać tak jak stoi, to ciepło będzie szło do góry, myślę, że będzie wspaniale. No, więc nasz build. Ze słupowaniem płyty na razie wygląda tak. Nie ma tragedii, to się nawet trzyma nieźle. Musiałem wyjąć poprzeczkę, bo nie mogłem włożyć płyty z tym, bez wyjęcia poprzeczki. No jest spoko, jak widzicie, okabelowujemy to. bo Musiałem dołożyć nowy kabel, bo tamta płyta, jak widzicie, ma tylko 24 pinowe złącze, nie ma 4-pinowego złącza. Więc musiałem dołożyć nowe złącze, no, ale to nie problem, w pełni modularny, więc jak najmniej kabli będzie. No, i jak na razie widzicie, wygląda to nieźle. Nawet powiem szczerze, że lepszy, mniejszy kabel. mess jest. Chociaż zobaczymy, jak zaczniemy dopychać saty, bo to będzie największy problem. Właśnie, zapamiętajcie, trzeba założyć saty. Dobrze, że są z tej strony tym razem, a nie tam. No dobra, powiem wam tak, postaram się posłuchać troszeczkę w całości i prawdopodobnie już wtedy nagram to, bo już niewiele zostało. Tylko trzeba popłynąć kable i zobaczymy, jak cały ten nasz build będzie wyglądał. Przepraszam za. Trzęsienie się obrazu, ale ta stabilizacja jest beznadziejna. No, więc to taki końcowy update mojego całego tutaj buildu, który z... straszny klaster fach tutaj wyszedł, ale to nie przeszkadzał, powietrze to nie płynie. Najważniejsze jest, że tutaj jak widzicie, powietrze będzie przepływać bez problemu do radiatora przez radiator na zewnątrz. Tak, dla osób ciekawych, co to jest to? To jest pendrive, na, na którym jest system operacyjny FreeNAS. Więc. Jezu, ile to waży? To nie jest tak źle. Tutaj kable się ułożyły, trzeba zobaczyć, czy jest włącznik włączony. Kabel ułożył się całkiem fajnie. Wszystkie saty, aty i tak dalej. Znaczy, aty nie ma, no. wszystkie saty, po prostu konektory zasilające. Więc mam nadzieję, że Wam się, kochani, podobał taki mały, powiedzmy, vlog Update'u i Upgrade'u mojego na, systemu NAS No i z jakimiś VM'ami, innymi rzeczami, potem ponagrywam, pokażę jak to działa Więc jak zwykle, to był Makos Dzięki za oglądanie, do usłyszenia